718 lat temu Wałcz otrzymał prawa miejskie z nadania margrabiów brandenburskich. Od tego dnia datują się początki miasta jako takiego. Miasto nie zostało założone na świeżym pniu. Prawdopodobnie istniało tutaj już wcześniejsze osadnictwo. Nadanie praw miejskich pozwoliło miastu się rozwijać w znaczeniu administracyjnym, rzemieślniczym i handlowym. W Wałczu, nazywanym wówczas Arenskrone, po nadaniu praw można było m.in. organizować jarmarki i budować karczmy. W tym roku z uwagi na pandemię obchody urodzin miasta ograniczono do plenerowej wystawy. Muzeum Ziemi Wałeckiej przygotowało plakaty z fotografiami dawnego Wałcza, które rozwieszone zostały w 15 miejscach w mieście. Zdjęcia przedstawiają budynki i mieszkańców przed- i powojennego Wałcza. Wystawa nosi nazwę Spacerem po dawnym Wałczu, a fotografie pozostaną w przestrzeni miejskiej do końca września.